Rozpoczęła się kolejna wschodnia szkoła zimowa. Co jest ciekawego w tym przedsięwzięciu? Ponieważ szkół jest wiele, konferencji jest wiele, sesji jest wiele, a jednak jestem przekonany, że to jest coś nadzwyczajnego. Jest kilka przyczyn, dla których tak uważam. To, że robi to Studium Europy Wschodniej i że byłem współautorem pomysłu, to może ma najmniejsze znaczenie. Jest kilka przyczyn innych, absolutnie ważniejszych. Przyczyna pierwsza jest taka, że dajemy szansę młodym ludziom z całej Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, już nie wchodząc w tę terminologię, bo sięgamy aż po Kaukaz, dajemy szansę młodym ludziom, magistrantom, bo ta szkoła jest przeznaczona dla magistrantów, dla tych, którzy piszą akurat prace dyplomowe, magisterskie, pojawienia się w Polsce, spędzenia 2 tygodnie słuchając wykładów znakomitych badaczy z całego regionu i przebywając wśród kolegów z całego regionu. Ponadto nie bez powodu podkreślam, że są magistrantami, ponieważ oni w czasie tej szkoły mają szansę na seminariach, a jest ich kilka, zależnie od tematów, na seminariach pokazać fragmenty, przedstawić fragmenty swoich prac. A zatem prezentują te prace nie tylko profesorom, kierownikom seminariów, ale również wobec swoich kolegów z międzynarodowego grona. Przyczyna druga to jest taka, że to jest szkoła 15, jubileuszowa. To rzecz oczywiście ważna. Przyczyna trzecia jest taka, że wschodnia szkoła zimowa, wymyślona 15 lat temu, jest czymś w rodzaju intelektualnej córki wschodniej szkoły letniej. Czyli czegoś, co po rosyjsku moglibyśmy nazwać flagman, okręt flagowy Studium Europy Wschodniej. Wschodnia Szkoła Letnia to instytucja, która powstała 28 lat temu i była pierwszym przedsięwzięciem Studium Europy Wschodniej. I tu trzeba, i tu jest okazja, i trzeba powiedzieć o przyczynie piątej. Mianowicie ona jest taka, że w kolosalnej większości wykładowcami Wschodniej Szkoły Zimowej są dawni uczestnicy, a potem absolwenci Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś już znakomici specjaliści, badacze, profesorowie, wykładowcy, dyrektorzy instytutów, czasami już dziekani, a nawet dyrektorzy uniwersytetów. I w ten oto sposób Wschodnia Szkoła Zimowa daje pokaz tego, że można w naszym regionie świata, który przeszedł takie straszne rzeczy, również takie zniszczenia struktury intelektualnej, tworzyć nowe więzi intelektualne, tak widowiskowe jak to, że dawni absolwenci Wschodniej Szkoły Letniej są dziś profesorami we Wschodniej Szkole Zimowej.